Od 24 do 27 czerwca w gminie Sędziszów Małopolski przebywał dziecięcy zespół Gorgany z Ukrainy. W ramach swojej wizyty grupa ukraińskich artystów miała okazję wystąpić na pikniku z produktem polskim oraz spotkać się w podziemiach ratusza z gospodarzem gminy. Spotkanie to było nie tylko okazją do ciekawych rozmów, ale również do wymiany pamiątek. Przyjazd zespołu Gorgany do Sędziszowa Małopolskiego był nieco przypadkowym zbiegiem okoliczności, jednakże miał znaczący wpływ na obie strony. To była trochę przypadkowa znajomość, wyznała Krystyna Szczerbiak, prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego Rochy Sędziszowa Małopolskiego, opiekująca się grupą obrzędową rochów. Myśmy tak trochę w ciemno jako stowarzyszenie szukali organizacji takiej bliźniaczej, pokrewnej na Ukrainie, z którą moglibyśmy nawiązać współpracę, może zrobić wspólnie jakiś projekt wymiany kulturalnej. I poprzez takiego znajomego pana, który kilka lat pracował na Ukrainie, on nas skontaktował początkowo z profesorami Uniwersytetu Uczelni Technicznej w Lwowie, a później, tenże pan nas skontaktował z Centrum Twórczej Aktywności Weselka w Lwowie i z panią dyrektor Olgą Kochut. I początkowo to było takie spotkanie niezobowiązujące zupełnie w 2018 roku, a w 2019 podpisaliśmy list intencyjny o nawiązaniu współpracy pomiędzy Centrum Twórczości Weselka w Lwowie a Stowarzyszeniem Folklorystycznym Rochy. No i tak to się właśnie zaczęło. Później była pierwsza wizyta grupy obrzędowej Rochy w 2020 roku na spotkaniach bożonarodzeniowych w Lwowie. No i później miała być rewizyta, ale później wiemy co było. Była pandemia, potem wojna. Ta znajomość uczy nas na pewno solidarności z kimś, kogo się poznało, mimo że nasze więzy nie były tak bliskie i serdeczne, dodała Krystyna Szczerbiak. Jak wybuchła wojna, to czuliśmy się bardzo zobowiązani jakoś pomóc. Nie mogliśmy wiele pomóc, ale z tej zbiórki, którą zrobiliśmy po wybuchu wojny, to tak jak Olga Kochut, dyrektorka tej weselki lwowskiej, nam tłumaczyła, to ta zbiórka pomogła przetrwać kilku rodzinom, w sensie takim rodzinom z maleńkimi dziećmi, którym zabrakło, ona taki przykład podawała, zabrakło im mleka. Matka nie miała czym karmić dzieci, więc takie właśnie bardzo, bardzo taka pomoc doraźna, konkretna w tym najbardziej dramatycznym momencie po wybuchu wojny. Myśmy tę zbiórkę tutaj zrobili, pomogliśmy oni, z ogromną wdzięcznością to przyjęli i do tej pory nam dziękują. My chcielibyśmy więcej, ale też nasze możliwości są bardzo, bardzo ograniczone jako małego miasta, małej gminy, małej organizacji, jaką jest stowarzyszenie. Ale tyle, ile możemy, to wspieramy. Spotkanie zespołu Gorgany z polskimi artystami było nie tylko okazją do kulturalnej wymiany, ale również do zauważenia pewnych podobieństw między narodami. Jak zauważa Krystyna Szczerbiak, oni są bardzo podobni do nas w tym sensie, że oni odeszli od sowieckiego prezentowania folkloru. Ja to tak nazywam, bo Rosjanie dużo zniszczyli w folklorze takim prawdziwym od źródeł i ukraińskim i polskim również, bo wprowadzili technikę tańca klasycznego i tą sztuczność taką na scenie, której nie powinno być w prezentowaniu kultury regionalnej i oni właśnie próbują teraz też dotrzeć do tych źródeł. I oni prezentują folklor bliski Lwowa, oni prezentują folklor bojkowszczyzny, huculszczyzny i tam okręgu wokół lwowskiego. I to jest takie, bardzo, bardzo naturalne, bardzo prawdziwe, bardzo dbają o szczegóły, o stroje, tak jak my, bardzo pieczołowicie odtwarzają stroje. Pani Olga Kochut w ogóle jest osobą, która skończyła konserwatorium w klasie wiolonczeli i jest wiolonczelistką zawodową, ale jak weszła w folklor, była na jakimś festiwalu na Huculszczyźnie, zostawiła wiolonczelę, zostawiła wszystko, zachłysnęła się tym i teraz bardzo właśnie tkwi w tym ich folklorze, w ich kulturze, docenia, że my do tego też tak podchodzimy, że jesteśmy takimi pasjonatami, zachwycała się haftami pani Basi Czelatkowej, naszej kostiumerki, że tak wspaniale to robi i właśnie, że jesteśmy pasjonatami.
Wizyta zespołu Gorgany była pełna radości i wzajemnego zrozumienia. Czujemy się tutaj wspaniale, powiedziała Olga Kochut, dyrektor Dziecięcego Centrum Twórczości Weselka we Lwowie i kierownik zespołu Gorgany. Jest nam tutaj bardzo komfortne, wszystko zrobiono tak, żeby dzieciom było dobre i wyżywienie, tak, i żeby te umowy, żeby tutaj spać, żeby tutaj sobie troszkę odpoczywać. Mamy też super ułożony program, gdzie mamy i występy, przygotowania, i próby, i oglądanie miasta, zwiedzenie miasta. I no, dzisiaj będziemy skanseniem, nas też jest we Lwowie, ale my będziemy mogli sobie to zobaczyć i sobie dzieci pomyślą, jak u nas, jak tutaj, i inaczej troszkę, no i to rozwija dzieci, to jest bardzo ważne. I jeszcze jeden moment bardzo ważny, że tutaj jest dzieci spokojni. Tutaj my mamy w tych 4 dni, kiedy nie ma syren, kiedy nie latają rakiety, kiedy nie musimy wszystko na pół słowa kidać i uciekać u podziemie, żeby, no, bo rakieta jest rakieta, nie ma na to rady. Taka jest realność dzisiaj i cieszę się, że zmogliśmy, że zaprosiliście nas i my mogli przyjechać tutaj z radością, z przyjemnością i myślę, że tak będziemy kontynuować, że tak zawsze nie będę. Będziemy polskie dzieci u nas gościć. Wydarzenie to stanowiło ważny krok w kształtowaniu więzi między Polską a Ukrainą, promując wzajemne zainteresowanie tradycją, folklorem i kulturą obu narodów. Przyjazd zespołu Gorgany do gminy Sędziszów Małopolski pozostawił trwałe wspomnienia i nadzieję na dalszą współpracę w przyszłości.